Zachodniopomorski Klub Sokolników swoje święto, czyli Hubertusa, w tym roku organizuje wspólnie z Zamkiem Książąt Pomorskich przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wydarzenie ma za zadanie zapoznać mieszkańców z pracą i pasją myśliwych, ale także edukować w temacie ochrony zwierząt. Hubertus to inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców zainteresowanych lasem i tym, co się w lesie dzieje. Zdecydowanie wydarzenie jest organizowane dla społeczeństwa, dla mieszkańców Szczecina i oczywiście Pomorza Zachodniego. Jest to oczywiście pewna opowieść o lesie, o ludziach, o historii, bo łowiectwo to jest przede wszystkim niesamowita historia i współpraca, współżycie człowieka z naturą. Myślistwo w tym wszystkim to jest jeden z elementów tropienia czy polowania na zwierzynę. Zaproszeni są więc wszyscy. Czy wydarzenie będzie mieć charakter tylko myśliwski? Organizatorzy zapewniają, że nie, choć oczywiście o myśliwstwie i polowaniach również będzie mowa. Jak mówią organizatorzy, Zachodniopomorskie jest jedną z lepszych przestrzeni do polowań. Jest tu ponad 20 gatunków zwierząt, w tym dziki, sarny i jelenie. Nasze Pomorze Zachodnie, jeśli chodzi o zagęszczenie zwierząt, o liczebność, jest dominujące. I faktycznie na Pomorzu Zachodnim mamy najwięcej zwierzyny łownej w Polsce i w związku z tym ludzi zajmujących się łowiectwem czy myśliwstwem jest też dość dużo. To jest około 3,5 tysiąca osób, które zajmują się myśliwstwem. Całe wydarzenie będzie mieć miejsce w sobotę na Zamku Książąt Pomorskich. Zamek Książąt Pomorskich jest jednym z organizatorów tej imprezy, czyli Hubertusa Szczecińskiego. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się tutaj obok na dużym dziedzińcu. Serdecznie Państwa zapraszam 4 października od godziny 11. Będziemy mieli przyjemność nie tylko zaprezentować modę łowiecką, poznać zwyczaje, ale także usłyszycie Państwo, mam nadzieję, wiele wspaniałych historii ukazujących piękno naszego regionu. Organizacja takiego wydarzenia spotkała się ze sprzeciwem organizacji broniących praw zwierząt. Jak czytamy w liście do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Reblewicza, to celebrowanie zabijania niewinnych stworzeń. Aktywiści domagali się odwołania Hubertusa. Złożyliśmy pismo do Marszałka w sprawie tego właśnie festiwalu, żeby nie promować myśliwstwa w naszym mieście, zwłaszcza w takim miejscu jak Zamek Książąt Pomorskich, który jest związany instytucją kultury artystyczną. Oraz organizujemy protest przed tą imprezą właśnie w sobotę, żeby zwrócić uwagę mieszkańców Szczecina, jak to wygląda naprawdę, rozdać ulotki, poinformować, jak według nas wygląda myśliwstwo i dlaczego się na to nie zgadzamy. Oficjalny start imprezy planowany jest na godzinę 11. Protest odbędzie się kwadrans przed tym.